Cześć, więc już teraz przejdę do tej oficjalnej części. Ja się nazywam Jandin Michałowski, jestem projektantem graficznym, fanem, fanatykiem, wielbicielem typografii, tak bym chyba to ujął. I przy okazji też pracuję w swoim studio graficznym, D-Design Studio. I tak się złożyło, że wykładam od kilku lat. Obecnie na trzech uczelniach, ASP, Polsko-Japońska w Warszawie i Wyższa Szkoła Ekologii Zarządzania. To są jakieś takie trzy moje obszary działania. Tak widzę, że tak działa, nie działa, działa, nie działa. Trzeba podejść. Zanim zaczniemy, to chciałem powiedzieć, jaki jest plan. Plan może na dzisiaj, ale też plan na jutro. Tak. Też ten wykład jest zrobiony w taki sposób, żeby to był trochę taki... Jutro też będzie wstęp dla tych, którzy nie będą mogli przyjść dzisiaj, ale jutro będzie taki super skondensowany wstęp i jutro się skupię już na tej stricte helwetice, o której będziemy mówić. I jutrzejszy wstęp też się zacznie o godzinie 17.30 i nosi tytuł Hello Helvetica. Tak jakoś 2H, wydało mi się, że to w minuskule bardzo ładny taki typograficzny zestaw. I jest to takie wprowadzenie do Helvetiki, które ma na celu was trochę wprowadzić, nie znudzić i żebyście później mogli płynnie wejść w film. A dzisiaj jest przed nami wykład Typografia jest wszędzie. To właściwie nie jest mój tytuł, tylko tak. Byłeś opieszały z wysyłaniem tytułu. Wygooglowałam mocniej tą postać i znalazłam swoją wystawę. Tak, to rzeczywiście tak sobie później przypomniałem, że ja coś takiego kiedyś powiedziałem gdzieś, że typografia jest wszędzie. Generalnie to chodzi o to, że my jej nie widzimy, bo przestaliśmy na nią zwracać uwagę i jakoś tak wyszło, że ona nas otacza, ale trochę chyba o tym zapominamy. Muszę tak chyba stać. I zanim zaczniemy już tak stricte omawiać jakieś bardzo skomplikowane, trudne tematy, to stwierdziłem, że może fajnie byłoby w ogóle dookreślić pewne pojęcia i też miałem, nie ukrywam, trochę trudu, jeżeli chodzi o ich określenie, bo to nie są czasem takie pojęcia jednoznaczne. Niektóre są bardziej, niektóre są mniej. Dobra, okej. Okay. No i zaczynając od tego pierwszego pojęcia kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania, sztuki starannego pisania, jakiejś medytacji, kontemplacji, ćwiczenia charakteru i cierpliwości w pewnym na pewno nawiązaniu do średniowiecznych mnichów. Ale to, co chyba tutaj jest dosyć istotne, to jest też to narzędzie, bo się okazuje, że ta kaligrafia jest w jakiejś pewnej opozycji do tego, co może znacie i kojarzycie i co nazywa się letteringiem, czyli po prostu pisaniem, swobodnym działaniem, swobodnym pisaniem, w którym właściwie nie ma zasad, bo w kaligrafii tych zasad jest sporo i wymagań jest sporo, natomiast w letteringu tych zasad tak naprawdę nie ma. I tutaj jest działanie z taką dowolnością skierowane na to, co wam się podoba i też są zupełnie inne narzędzia, bo tutaj właściwie bierzecie wszystko jedno, co macie pod ręką i działacie. Więc mamy takie działanie tradycyjne, tą kaligrafię i takie współczesne. Tutaj nie wiem, czy też kojarzycie tagowanie. Też pewnie bym zaliczył to gdzieś w okolicach letteringu. Czasem pewnie to jest bardziej wandalizm, czasem mniej. Pewnie zależy od tego, jaki to ma charakter plastyczny, artystyczny, ale to chyba jest dosyć trudne do zdefiniowania. A później jest to wielkie pojęcie typografii,
I też w sumie przypomniałem sobie o tym, że mój tata wspominał mi, że chodził właśnie na zajęcia z liternictwa. I to jest takie pojęcie, które jest obecnie używane zamiennie, ale ja się zacząłem trochę nad tym zastanawiać, czy rzeczywiście typografia to jest to samo co liternictwo. I jak pomyślałem sobie o tym, czym jest typografia dla mnie, to ja bym tam wrzucił wszystko. Znaczy od tagowania przez lettering, przez kaligrafię, ale przez też bardzo prężnie rozwijający się kierunek typografii animowanej. No oczywiście tego clue, czyli projektowania krojów pisma, na pewno też. Ale myślę, że to jest jakiś taki szerszy kontekst i staramy się, rzucamy hasło i gdzieś staramy się tym hasłem opisać właśnie jakiś szerszy zakres pojęciowy. I ten wykład w ogóle, który dzisiaj tutaj chciałbym wam pokazać, on jest takim wstępem później też do naszych działań typograficznych i graficznych, które są właśnie na ASP w Warszawie. I stąd też takie zagadnienie znaku. I tutaj też kilka pojęć takich jak inicjał, monogram i też będziemy analizować kotwicę. Zaczynając od inicjału, czyli początku pierwszej litery najczęściej pisanej wielką literą, czyli majuskułą, ona rozpoczynała albo rozdziały, albo akapity tekstu i też była bardzo często bogato zdobiona. To jest akurat manuskrypt z XIII wieku i tutaj widzicie inicjał litery B, przedstawiający Bernarda z Clairvaux. Tutaj jest inicjał litery D z wydawnictwa francuskiego z XVIII wieku. Czyli on się znajduje tutaj. Tutaj z kolei jest inicjał litery B, drewniany, ponieważ odbijany z drewnianej czcionki, jako to jest pisał też z Moguncji, druk Gutenberga. Tutaj jest nasz rodzimy przykład Biblii Radziwiłłowskiej, wydany przez polskich Kalwinów, 1563 rok. I tutaj zobaczcie, że tutaj już jest dosyć sporo tych inicjałów, bo mamy tutaj też B, K i S. A kolejnym pojęciem, które jest dosyć kluczowe, to jest pojęcie monogramu. Monos z greckiego pojedynczy i grama znak, czyli pojedynczy znak. I to jest też takie zagadnienie, z którym my walczymy właśnie na zajęciach. I dosyć jest to skomplikowane, żeby rzeczywiście wyprodukować znak typograficzny, który będzie monogramem, który nie będzie zestawieniem dwóch znaków typograficznych, tylko który będzie rzeczywiście pojedynczym znakiem typograficznym. To akurat są przykłady różne, które zebrałem. To jest akurat monogram Albrechta Dürera. Jak widzicie, AD z takimi pięknymi proporcjami. Ale tak naprawdę to jest ustawienie dwóch liter w kontekście do siebie, prawda? I w pewnych odstępach, wielkościach, coś jest większe, coś jest mniejsze. Tutaj jest też polski przykład, monogram SAP. Jak widzicie, tutaj mamy S, tutaj mamy gdzieś literę P, a tutaj mamy fragment litery A. Stanisław August Poniatowski, ale to jest ciekawy przykład. Przepraszam, bo mamy go w Lublinie, jako w przestrzeni na prawie nieopodal Grodzkiej jest na szczycie. O, to po wykładzie idziemy oglądać. Natomiast to jest też bardzo ciekawe, bo tutaj mamy literę, która się rysuje tutaj. To jest litera R od Rex, czyli król. Czyli już na tym poziomie typograficznym zaznaczono, no, że to jest polski król. Przechodzimy do takich przykładów bardziej nam współczesnych. To jest akurat projekt monogramu LV Louis Vuitton Maletier. No i to jest, jak widzicie, też zestawienie dwóch liter, ale one są tak naprawdę nałożone jedna na drugą.
Tutaj to się trochę zaczyna rozwijać u Gabrielle Chazelle w monogramie Coco Chanel. Te znaki są oparte o dwa koła. Też jeden znak położony na drugi, ale coś zaczyna się więcej dziać. A takim super znakiem, który ja bardzo lubię do analizowania, jest kotwica. I tutaj chciałem was podpytać, czy kojarzycie, czym jest kotwica? Pewnie tak, ale... Wiecie. No nie, ale... Polska, tak, słyszę, że ktoś mówi o Polsce walczącej. Dokładnie tak. I to jest też monogram projektu Anny Smoleńskiej. I to jest w ogóle niesamowite, ponieważ zrobiono w roku 1943 ogłoszono konkurs. Konspiracyjny konkurs graficzny, jak to w ogóle super brzmi. Nie? Kto by nie chciał wziąć udziału w takim konkursie. I organizatorem tego konkursu było Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Także uważam, że to jest w ogóle niesamowite, że wiecie, w trakcie wojny ktoś chciał organizować konkurs i że to tak profesjonalnie przeprowadzono, bo do dzisiaj niektóre gminy w Polsce nie mają konkursów na logo, a tutaj była wojna, wiecie, więc to jakby... Wydaje mi się, że to taki znak czasów, że starano się utrzymać jakiś poziom graficzny i że to nie było obojętne, co powstanie. Ale też wiedziano, że taki znak będzie funkcjonował i prawdopodobnie przejmie wizualnie, będzie podsumowywał wizualnie to, co się będzie działo przez kolejne lata. No, on już powstał 4 lata po rozpoczęciu wojny, więc też nie od razu, ale tutaj macie zdjęcie z czerwca 1944 roku. To jest akurat kotwica, tutaj ją widzicie, która jest namalowana przez Janka Bytnara, pseudonim Rudy. I to jest w ogóle zdjęcie wykonane na placu Unii Lubelskiej, jak będziecie w Warszawie. Akurat w tej chwili ten pomnik lotnika jest przeniesiony i jest na skrzyżowaniu, na rondzie przy ulicy Wawelskiej i Raszyńskiej. Więc to jest taka ciekawa historia, że ten pomnik... I też warto zobaczyć, bo z jednej strony jest ten znak, jest ta kotwica. To nie jest oryginalna kotwica, to nie jest ta, którą narysował Bytnar, ale jest ona odtworzona właśnie, powiedzmy sobie, na pamiątkę, żeby upamiętnić ten gest, no, za który oczywiście groziła kara śmierci. I w Warszawie ten znak jest w wielu przestrzeniach. Znaczy on też, zaraz zobaczcie na kolejnym slajdzie, on krąży również bardzo mocno w przestrzeni takiej wizualnej i w przestrzeni świadomości i różnych konfliktów politycznych, ale na razie wychodząc od tego, od tych pierwszych znaków, to tutaj mamy proporcje rozrysowane bardzo dokładnie tego znaku, jak widzicie. To jest znak, który jest oryginalny, czyli tamten się nie zachował na cokole pomnika lotnika, a ten się zachował. To jest dzielnica Ochota, Filtry, ulica Filtrowa i to jest siedziba NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli przy Filtrowej i tam się zachowało kilka takich znaków do dzisiaj. To jest Plac Krasińskich w Warszawie i tam tuż obok oczywiście znajduje się właśnie ta kotwica i jest pomnik Powstania Warszawskiego. A tutaj jest też ciekawy znak, bo to jest znak Polski Walczącej w kontekście Muzeum Powstania Warszawskiego, które się znajduje na Warszawskiej Woli. I to jest dla mnie o tyle ciekawy znak, że tutaj jakby oprócz tego gestu malowania, bo oczywiście też przy wyborze tego znaku trzeba podkreślić, że brano pod uwagę szybkość wykonania tego znaku. Znaczy, to miał być znak, może się cofnę, to miał być znak, który
który da się szybko odtworzyć. To jest też w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ to jest związane z zapamiętywalnością. Dzisiaj jak projektujemy identyfikację wizualną, branding, to badamy właśnie to, jak odbiorca zapamiętuje ten znak, a badamy to poprzez to, że dajemy mu kartkę i prosimy go, żeby odtworzył taki znak. Czyli zapamiętywalność znaku. Im znak jest bardziej skomplikowany, tym on będzie gorzej wyglądał w pomniejszeniu, na przykład na Instagramie, a im jest prostszy, tym będzie lepiej wyglądał i przekłada się to znowu na tą zapamiętywalność i można to szybko odtworzyć. Natomiast to jest ciekawe, bo to oczywiście nawiązuje do tego gestu malowania, ale do niedawna mieliśmy w Warszawie identyfikację wizualną miasta stołecznego Warszawy i tam była taka też namalowana syrenka. I to jest ciekawe, jak to się później przełożyła taka historia tego oporu od II wojny światowej, od właśnie tego znaku przez właśnie wczesne lata PRL-u i później też ta typografia z pędzla pojawia się w polskiej szkole plakatu, jest niezwykle dominującym elementem. Więc to jest coś, z czym mi się ten znak jeszcze dodatkowo kojarzy. To jest taki ciekawy kontekst. A tutaj jest ten kontekst właśnie polityczny, którego byliśmy świadkami przez ostatnie lata. Tutaj absolutnie nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz zaczęli wchodzić w jakąś dyskusję polityczną, ale ja staram się to po prostu przeanalizować, co się z tym znakiem zadziało. I zadziało się bardzo dużo. I też niesamowite jest to, jak ten znak zmienia swoje znaczenie. No bo czym innym jest znak Polski walczącej na tęczy, na fladze tęczowej. Czym innym jest rozwinięcie tego monogramu Polski walczącej do Polek walczących w kontekście protestów kobiet. Tutaj mamy też takie rozwinięcie, powiedzmy sobie bardziej, tutaj jak widać bardzo zaprojektowane, a tutaj z kolei takie bardzo właśnie oddolne, wykonane osobiście monogram właśnie PW Niepodległa. No a tutaj jest ten oryginalny znak, który też, to nie jest prawdopodobnie oryginalna opaska, bo podejrzewam, że nie byłaby zachowana w tak dobrym stanie, ale jest to odtworzenie tego monogramu PW, który też z kolei został, znaczy przyjmuje go i lewa strona, i prawa strona. Tak? Jeżeli zobaczycie zdjęcia z marszów 11 listopada, to tam też ten znak się pojawia i to dosyć często. Także to jest ciekawe, jak ten znak może zmienić kontekst i jak to jest wszystko powiązane. Przechodzimy dalej już do typografii i konkretnie do charakterystyki krojów pisma. No i tutaj tak, już słyszę pewne poruszenie na sali. Cała dyskusja na temat czcionek, krojów pisma, fontów. Ponieważ jakieś poruszenie jest na sali, to się od razu zapytam, czy potraficie, czy moglibyście zdefiniować, czym są czcionki typograficzne. Może ktoś by chciał? Można próbować, nie ma złych odpowiedzi. Tak, no właśnie, tak. Coś w stylu pieczątki, bo rzeczywiście to jest metalowy sześcian, który przez zecera jest układany w szpalty, czyli w linie. Zecer to taki współczesny łamacz DTP tekstu. I ona tam oczywiście jest w lustrzanym odbiciu i podczas tego procesu odbijania ona przybiera ten charakter, ten kształt, który i tą czytelność, którą mamy finalnie. To są pierwsze sekundy tego filmu, który jutro będziemy oglądać. Dlatego ja też tutaj pewnych rzeczy nie pokazuję, bo wiem, że pewną kontynuacją i uzupełnieniem będzie ten film. Także w pierwszych momentach filmu Helvetica właśnie napis Helvetica jest odbijany z czcionki. Natomiast to, czym my się głównie w tej chwili posługujemy, to są po prostu fonty, to są digitalo, albo to są znaki, albo to są czcionki, które zostały zdigitalizowane, czyli coś, co powstało 100 lat temu, 200 lat temu i zostało zdigitalizowane, albo są to w ogóle fonty, które powstały po prostu od
początków w świecie digitalowym. One nie znają tego świata czcionkowego, fizycznego, tak. Czyli raczej mówimy dzisiaj o rodzinach krojów pisma albo o fontach. No to nie jest akurat piękne słowo, bo znowu z angielskiego, ale w tej dziedzinie jest bardzo dużo pojęć. One coraz bardziej wypierają polskie pojęcia. To też później pokażę. A tutaj mamy kilka przykładów, jak widzicie, krojów pisma. I pierwszy od lewej to jest futura, to jest krój bezszeryfowy. Też specjalnie go teraz nie definiuję, ponieważ później będziemy sobie troszkę bardziej dokładnie definiować te kroje pisma. Po środku widzicie Baskervilla, czyli krój pisma szeryfowy, a po prawej stronie jest Tager, to jest akurat polski krój pisanka, czyli pismo odręczne naśladujące kaligrafię. No i jak widzicie, tutaj wcześniej w tym letteringu wspomniałem o tym tagowaniu i tutaj to tagowanie występuje. Tak? Znaczy, inspiracją do tego, by powstał ta rodzina, było właśnie tagowanie i obserwacja przestrzeni publicznej w Warszawie. Tutaj mamy kolejny podział na kroje pisma jednoelementowe i dwuelementowe. I może od razu też z ciekawości zapytam, czy ktoś by chciał spróbować zdefiniować, czym są te kroje jednoelementowe i dwuelementowe. Czyli wiecie. Kroje jednoelementowe, co do zasady chodzi generalnie o grubość kreski w typografii, o grubość linii. Jak widzicie, w tym kroju po prawej stronie mamy zróżnicowaną grubość tych linii, co jest związane też z pewnym, dlatego wcześniej wspomniałem o tej kaligrafii, no bo to jest pewna konsekwencja pisania patykiem ściętym, prawda, gdzie mamy dwie zasadnicze grubości plus jakąś nieskończoną ilość grubości, która powstaje pomiędzy przy pisaniu, przy procesie pisania i przy obracaniu patyka powstają właśnie takie grubości. Natomiast w kroju pisma futura tutaj mamy, jak widzicie, to jest po prostu dosyć prosty, minimalistyczny krój. Być może kojarzycie też, czy może starsze pokolenie kojarzy krój, rodzinę, czcionkę Pan Europa, która była stworzona w Warszawie w zakładach Jana Ićkowskiego i spółki na Mokotowie, i to jest pewna taka polska wersja. Także takie starsze pokolenie grafików w Polsce kroju pisma futura nie kojarzy, ponieważ te czcionki raczej nie były dostępne w PRL-u w Polsce, natomiast szeroko była wykorzystywana właśnie Pan Europa. Dalej mamy kroje o stałej szerokości znaku, kroje maszynowe i o kroje proporcjonalne. I też pytanie, czy ktoś chciałby z was zaryzykować i spróbować zdefiniować. Maszyna do pisania, tak, dokładnie. Maszyna do pisania miała taki mankament, taki był problem z używaniem maszyny do pisania, że my teraz możemy na komputerze swobodnie dosyć regulować przestrzenie między znakami, między znakami typograficznymi, natomiast tutaj w maszynie do pisania to było niemożliwe i dosyć skomplikowaną kwestią było, jak w ogóle zaprojektować krój pisma, który powodował, że powstanie zdanie, które będzie miało czytelność. Będzie możliwe do odczytania. Więc jeżeli chodzi o stałą szerokość znaku, to też nie jest tak, że ten znak, że ta rodzina, że Courier New akurat ma wszystkie znaki typograficzne tej samej grubości, tej samej szerokości, ale założenie jest takie.
prawdopodobnie posiada kilka, dwie, trzy szerokości, no bo jak porównacie literę I i literę A, no to widać, że to nie jest ta sama szerokość znaku. A może nie musiała być ta sama. No, w kratkę. Tak, ale... Tylko pytanie później, czy też my, nasze ludzkie oko to będzie odczytywało jako te same przestrzenie, no bo w literze I mamy dosyć dużo światła. Bo to jeszcze jest kolejne zagadnienie. Ale pewnie trzeba by zrobić test i też jestem ciekaw, wiem, że Olivetti było taką wiodącą włoską firmą, która produkowała maszyny do pisania. Ciekawy jestem, jak te maszyny do pisania wschodnie, jak one sobie radziły z tymi odstępami. Natomiast krój proporcjonalny, który widzicie po prawej stronie, to jest generalnie krój, który ma różne szerokości znaku. Teraz muszę znowu przejść tutaj. I trochę takich podstawowych pojęć, które są potrzebne do tego, żebyśmy się mogli w tym świecie typograficznym odnaleźć. Taki słowniczek, minuskuła, czyli po prostu zwykłe małe litery, to co kojarzycie, jak piszecie na komputerze, tak zwana litera tekstowa. Majuskuła, czyli nieco większa, zwana też wielką literą, dużą literą, czy też wersalikami. Tutaj macie przykład na dole. No i kapitaliki to jest takie trzecie pojęcie, które wykorzystujemy, z którego korzystamy na co dzień w typografii. To są znaki o wyglądzie wersalików, ale wielkością przypominające właśnie minuskułę. Czyli duże litery, ale jeżeli chodzi o wysokość tego znaku, to przypominające właśnie minuskułę, bez tych wydłużeń górnych i dolnych, które są charakterystyczne dla minuskuły właśnie. Trochę też o strukturze tekstu. To jest taki banał, bym powiedział, dla kogoś, kto jest przeciętnym użytkownikiem gazety, to wydaje się, że to jest właściwie po co w ogóle to opisywać, ale okazuje się, że dzisiaj, kiedy już jesteśmy bardzo mocno w tym świecie digitalowym, że te pojęcia gdzieś giną i to też obserwuję w pracy ze swoimi studentami, z tymi, którzy dopiero co są na pierwszym, drugim roku studiów, że oni kompletnie nie widzą tej struktury tekstu, że to jest jakby gdzieś to kompletnie zostało zapomniane. Oni nie są raczej głównie użytkownikami gazet i właściwie używają jednej odmiany, jednej wielkości albo dwóch wielkości i się okazuje, że na tym traci czytelność. Tutaj taki przykład tego, czym jest tytuł, tego, że tytuł jest większy, że lead czy też podtytuł jest zazwyczaj wielkości body tekstu czy też pisma dziełowego, ale on jest zazwyczaj wyboldowany. No i że śródtytuł to jest jakieś jedna, dwie linijki, która znajduje się po prostu pomiędzy pismem dziełowym, czyli wydawałoby się, że to jest absolutnie oczywiste, ale gdzieś to się gubi i w tym projektowaniu graficznym jest to dosyć ważny składnik, który pozwala różnicować tekst i też zwracać uwagę użytkownika na to, na czym nam najbardziej zależy. Tutaj akurat znalazłem taki przykład właśnie z tytułem, z nagłówkiem, z leadem, ze śródtytułem. I trochę o odmianach krojów pisma, bo to jest też kolejne zagadnienie właśnie bardzo silnie powiązane z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli właśnie z tym, żeby różnicować odmiany ze względu na to, jaką one mają pełnić funkcję. I tutaj mamy odmianę zwykłą, czyli regular, to jak odpalicie swoje komputery, włączycie program do edycji tekstu, to tam wasz ulubiony Arial będzie miał kilka różnych odmian tekstu.
Tutaj jest kursywa, czyli też popularnie w tej chwili mówimy italik. Tutaj jest odmiana półtłusta, czyli medium, i odmiana tłusta, czyli bold. I to jest taki podstawowy zestaw kilku wariantów, z których korzystamy. Oczywiście te odmiany tłuste i półtłuste, one też mają italiki, też mają kursywę. Nie wiem, czy się spotkaliście, czy ktoś się spotkał z krojem, odmianą, gdzie byłaby odwrotna, odwrotny italik, odwrotna kursywa w drugą stronę. Czyli tu byśmy jeszcze, oprócz sformułowania italik, byśmy jeszcze dodali slanted, ale jest też backslanted, czyli kursywa w drugą stronę. Bardziej taka typograficzna zabawa. Cała dyskusja na temat kursywy, na temat tego, na ile ona jest czytelna. Wiadomo, że to jest znowu związane z pewną funkcją. Tak? Kursywa nie jest po prostu tak sobie, tylko ona ma pewną funkcję w tekście. O tym też często zapominamy. Linie tekstu. Tutaj mamy dwie podstawowe linie, to jest linia górna i linia bazowa. Natomiast tutaj przykład już zdecydowanie bardziej rozpisany, szczegółowy, z i linią wydłużeń dolnych, i linią wydłużeń górnych. Zwróćcie uwagę na to, bo to jest dosyć ciekawe, że linia górna w majuskule, widzimy to tutaj na przykład, prawda? Ona jest tak naprawdę poniżej linii wydłużeń górnych. Czyli jak się przyjrzycie, jak odpalicie Ariala i napiszecie, użyjecie dużej litery E i dużej litery L, to ta litera L powinna być właśnie ciut wyżej niż litera E. To jest takie coś, na co warto zwrócić uwagę. No i oczywiście też, jak widzicie, są linie związane z akcentami, linia podstawowa oczywiście, linia akcentów dolnych, czyli tak zwanych ogonków, które są bardzo charakterystyczne dla języka polskiego. No i teraz trochę o tym, jak opisać literę. I tu się zaczynają już schody, bo tutaj tych pojęć jest dosyć dużo, więc sobie przeskoczymy przez kilka z nich, ale w literze A, jak widzicie, mamy kreskę cienką i kreskę główną, tą grubszą, poziomą i światło. Ale tak naprawdę światło w typografii, ono akurat tutaj jest zaznaczone tutaj, ale światło jest takim pojęciem, które po prostu opisuje, jeżeli litera jest czarna, zakładamy, że piszemy czarnym tuszem na białej kartce, to pojęcie światła, czy też oddechu, czy też przestrzeni, ono jest wszędzie, bo ono jest też tu, prawda? Ale światem jest też cała przestrzeń, która jest wokół tej litery. Czyli to jest takie pojęcie, które jest jednym z kluczowych w typografii, żeby w ogóle mówić o pewnej kompozycji znaku, kompozycji słowa, kompozycji jakichś kilku linii tekstu, to pojęcie światła się pojawia. Tutaj mamy w literze R, mamy brzuszek i nogę. Dużo jest takich nawiązań do opisywania człowieka w tych literach. Tutaj mamy ramię w literze E, ziarno, piętkę i łuk, oko, grzbiet i wstęgę. No i znowu światło, które otacza tą literą, ale też jest tym światłem wewnętrznym. Mamy światło zewnętrzne, światło otaczające literę i światło wewnętrzne, które jest w środku litery. Mamy w literze G łącznik, kreskę cieniowaną i pętlę. I teraz przechodzę dosyć szybko, sprawnie do kolejnego zagadnienia, czyli do szeryfów. I tutaj już znowu pytanie do was, czy ktoś wie, czym są szeryfy w typografii? Jarek mówi, że to jest ktoś, kto pilnuje w porządku. Tak? No właśnie, to ciekawe. To słyszałem, że niedekoracyjne. No właśnie, to jest to pilnują porządku. No właśnie, to...
Często się właśnie spotykam z tym pojęciem, że to jest dekoracyjne. Znaczy one, jak na nie spojrzymy, to rzeczywiście dzisiaj, gdybyśmy chcieli dokonać takiej analizy, no to tak, no to one z naszego punktu widzenia one są dekoracyjne, ale dokładnie. Jak się czyta, po prostu prowadzi wzrok i o to chodzi. To nie trzeba szeryfów, jak się doje duży znak i nawet one by pewnie zacieniały tą czytelność, zwłaszcza krótkie słowo, tak jak to na przykład napisane. A w tekście, który się śledzi, linią, to dają nam... I dlatego teksty takie dziełowe to się składa taką czcionką, a zwłaszcza jak jest jeszcze dużo trzeba tekstu pakować na mojej stronie, czyli jak Times czy coś, to był zaprojektowany po to, żeby... Dopchnąć. Mhm. Tak. Szeryfów to by się nie dało. Jedna dziesiąta historii. A te dziewięć dziesiątych? Szeryf się wziął wyłącznie z majuskuły, dużej litery, kutej na chociażby jako wzorzec, to jest kapitała monumentalna na łuku Tytusa. I o co chodzi? Jak kuje się głębnie, płaskim dłutem, to nie ma po prostu takiej opcji, żeby tych różków nie uszkodzić. Wobec tego odkryto, że jeśli musimy uszkodzić, to uszkadzajmy je metodycznie. To znaczy, żebyśmy nie naruszali linii głównej, tylko bok. I się zacinało tak, bo trzeba kosem to wybrać. I ktoś spostrzegł, że to całkiem jest niegłupie i stworzył pewne reguły stosowania szeryfu, i tylko dorzucę jedną rzecz. Ale minuskuła, ponieważ miała tradycję pisarską, to ona w ogóle żadnych szeryfów nie miała w tradycji, bo jak się pisze piórem, to się nie zakłuwa nic. I wtedy, dopiero jak połączono kroje te, nazwijmy to tak zwane drukowane i pisane w jedno, no to ja nie będę pana wyleczył. Nie, ja słucham z zainteresowaniem, bo... Tylko wtedy, bo te szeryfy są bardzo logiczne w majuskule, a... Bardzo nielogiczne w bardzo nie, wydawałoby się, że są bardzo nielogiczne, ale to niejaki Garamo rozwinął genialnie logikę w minuskule. Super, bardzo dziękujemy. No... Nic dodać, nic ująć. Tak, to właśnie z tej perspektywy dzisiejszej kilka takich, podsumowując, punktów widzenia. Z jednej strony wydaje nam się, że to jest po to, żeby to było bardziej ozdobne. Może i jest bardziej ozdobne, ale to jest już po prostu wynik iluś tam działań. Z drugiej strony to o czym wspomniał Jarek, to że... inaczej w ogóle odbieramy tekst, który jest na ekranie, inaczej odbieramy tekst tej wielkości, prawda? Kiedy ja sobie definiuję, jaki jest stopień pisma tutaj na ekranie, inaczej ten tekst by zupełnie inaczej funkcjonował, kiedy wy musicie go czytać i macie przed sobą książkę czy katalog. Inaczej odbieramy tę typografię i do długich tekstów najlepsze są właśnie kroje szeryfowe, a z kolei w prezentacji to nie jest tak, że nie można używać krojów szeryfowych, ale one z kolei są mniej czytelne w prezentacji takiej, które część z nas wykonuje. Więc tak. I też bardzo ważne właśnie to połączenie tego, że ta minuskuła, ona właśnie wywodzi się z tej tradycji kaligraficznej, z tej tradycji pisanej, a majuskuła z tej tradycji właśnie tego wykuwania litery i ten proces wykuwania, no właśnie wymógł na tych, którzy, na typografach, na tych, którzy to robili, żeby te szeryfy się pojawiły. Tak. Często sprzeć takie, że tytuły nagłówki są w brandingu zaprojektowane właśnie szeregowym ukraińskim, a z kolei ten taki do wody, czyli ten tekst, jest jakby zaplanowany jako bezszeregowy. I to by trochę przeczyło, no bo jeśli... Tak, bo to przeczy, bo... To przeczy, ale znaczy zależy w jakim to występuje
Gdzie to widziałaś? Jak to wygląda? Ale to jest w brandingu, czyli mówisz o logo, że to występuje? Znaku, w ogóle cały visual identity i po prostu te nagłówki mają być szeregowym tekstem, jakimś w ogóle innym fontem, a body ma być takim szeregowym. Odwrócenie ról. Tak, odwrócenie ról. Ja powiem, że ja też tak czasem projektuję, bo po prostu jest nudno. Ale też dlatego, że przyzwyczailiśmy się, bo klasycznie byśmy zrobili tak, żebyśmy zrobili ten tekst, body tekst byłby szeryfowy, a tytuł byłby bezszeryfowy, lidy też mogłyby być bezszeryfowe i to by było tak super ekstra, jak się zawsze to robiło przez ostatnie 400 lat. Natomiast, czy tam 500, natomiast tak naprawdę no my szukamy cały czas takich rozwiązań w tej typografii. Dlatego ja powiedziałem, że dla mnie ta typografia, to pojęcie typografii jest szersze, ponieważ właściwie cały czas coś wywracamy do góry nogami, cały czas szukamy jakichś nowych rozwiązań. I to jest odwrócenie po prostu porządku. Że też z takiej perspektywy graficzno-typograficznej, jeżeli użyjesz w tytule tego krajopisma szeryfowego, to te szeryfy i ta szeryfowość, dwuelementowość, ona zaczyna dominować i ona jest dużo bardziej widoczna. Będą przykłady później w tytułach, w logotypach, w typogramach, jak te odmiany szeryfowe występują. I także jak jest to szeryfowo w takim tekście body, trzeba zwiększyć interlinię i będzie się czytało. I tylko tyle, jak nie jest dużo do czytania, to będzie ok. Znowu kwestia światła i oddechów. Dokładnie tak, tak. Tutaj mamy kilka przykładów tych szeryfów. Są te, o których wspomnieliśmy, czyli szeryfy klinowe, są ukośne i są szeryfy kreskowe. Tutaj mamy przykłady trzech odmian. Mamy Baskervilla, mamy Big Caslona i mamy Bodoniego wyprodukowanego przez LT, czyli Linotype, akurat tutaj w wersji Pro. No i przechodzę dalej do znaków diakrytycznych i tutaj też pytanie do was, czy wiecie, czym są znaki diakrytyczne, po co one w ogóle są? One są dla akcentów. No właśnie, zależy w jakim języku. Ale tak, diakritikos, czyli wyjątkowy, to jest pewna cecha charakterystyczna dla każdego z języków. No i tutaj mamy to, co nazywamy po polsku chyba niezbyt profesjonalnie zmiękczeniami, czyli mówiąc poprawnie znakami diakrytycznymi. To są akurat polskie znaki diakrytyczne. To, co jest takie wyjątkowe, to właśnie ta wyjątkowość, o której wspomniałem, która jest ukryta w nazwie diakrytikos, to są właśnie polskie ogonki, bo on i en tak naprawdę nie występuje w żadnym innym języku europejskim, poza europejskim chyba też nie. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie, no bo inne akcenty to oczywiście w języku francuskim accent grave, accent aigu się pojawia i kropeczki fruwają. A czy znacie w takim razie w innych językach znaki diakrytyczne jakieś? W litewskim jest litera, która wygląda tak samo jak nasze O, tylko ma inną wymowę. Aha. Jest też w języku litera U, również z ogonkiem. Okej. Sprzed reformy. Tutaj akurat ja zaczynam od języka francuskiego. Tak, tutaj zaraz przeskoczymy do niemieckiego, bo Niemcy są akurat dosyć poszkodowani, jeżeli chodzi o ilość tych znaków diakrytycznych, ale Francuzi za to, jak widzicie, mamy tutaj całe bogactwo tych akcentów. Mamy, idąc od końca, mamy tréma, to jest session, to jest też troszkę inny ogonek niż ten, który jest u nas w języku polskim. Dlatego mówiłem o tym, że on i un jest wyjątkowy, bo nawet jeżeli występują,
Tak. Nawet jeżeli występują ogonki, to chyba nie do końca takie jak u nas. Mamy circonflexe, mamy accent aigu, accent grave, jeżeli się nie mylę. Także dosyć dużo jest tych znaków. No a w języku niemieckim mamy to. Czyli mamy a umlaut, o umlaut i u umlaut. Ktoś... No tylko czy Scharfes S jest znakiem diakrytycznym? To jest pytanie. No bo to jeszcze definiujemy w takim razie te znaki diakrytyczne. Podwójnym S. No dobra, zaraz do tego dojdziemy. Ale co powodują te znaki? Jak spojrzycie na znaki diakrytyczne, teraz sobie przeskoczymy jeszcze szybko. No to... Dźwięczność języka. Dźwięczność języka, czyli mamy w literze A mamy ogonek, to wpływa na to, jak czytamy literę A. My jej nie czytamy jako A, tylko jako on. Jak mamy w literze ci, mamy w literze C mamy kreskę, to czytamy jako ci. Czyli, a w Scharfes S to nie występuje. W Scharfes S jest po prostu czytane jako S. Ale to wywołałeś ten temat, to przejdziemy od razu do ligatur. I tutaj też pytanie do was, czy ktoś kojarzy może czym są te ligatury, czym mogą być? Też można powiedzieć, że ligatury są ozdobne. No, nawet powiedziałbym, że są bardziej ozdobne niż szeryfy. Przepraszam, jeszcze raz powiedz. Włączenie dwóch znaków w wizualnie jeden znak. Mm-hmm. Przykładem jest F i I obok siebie. Mm-hmm. F, I, F, L. No i właśnie Scharfes S. I, A, E. Tu mamy ligaturę fi. Tutaj jest widoczna, czyli ta litera, to co też mówił Jarek przed chwilą o tej czytelności. W pewnych bardzo charakterystycznych momentach okazuje się, że połączenie dwóch znaków typograficznych w jeden znak spowoduje, że zyskujemy czytelność po prostu. Tutaj mamy ligaturę francuską, ale to jest tak naprawdę ligatura łacińska, która występuje w łacinie, została przejęta w języku francuskim. Oczywiście tych wpływów i na poziomie czysto językowym, i na poziomie właśnie typograficznym jest mnóstwo. Zresztą Francuzi do dzisiaj bardzo, że tak powiem, chętnie korzystają z łaciny. Ona jest dużo powszechniej stosowana w takim żywym, codziennym języku. Traktowana jest jako taki wyraz znajomości po prostu języka francuskiego. No my stosujemy, prawda, czasem, ale chyba nie aż tak bardzo jak Francuzi łaciny. Tutaj kolejna ligatura w majuskule, w minuskule, ligatura AE, też łacińska i też, która występuje w języku francuskim. No i mamy Scharfes S. Czyli zobaczcie, że wszystkie te ligatury, one nie powodują de facto, że inaczej czytamy dane słowo. Znaczy moglibyśmy zapisać, nie wiem, słowo de l'eau, woda po francusku bez tej ligatury i byśmy przeczytali to dokładnie tak samo, czyli to jest ta różnica między ligaturami też a znakami diakrytycznymi. Scharfes S. Przepraszam. No i teraz powoli przechodzimy do takiej analizy poszczególnych rodzin krojów pisma. I tutaj też bardzo liczę na waszą aktywność, żebyście pomogli zdefiniować pewne elementy, które się pojawią w tych napisach i w tych odmianach i w tych rodzinach. Czy ktoś by chciał spróbować zdefiniować, co tutaj mamy? Czy to jest krój pisma szeryfowy, czy bezszeryfowy? Tak. Sam rodzaj, to pismo wskazuje na punkt, w którym
Odmiana, tak, chyba to jest odmiana Bolt akurat. Mhm. Super, fajnie. I tak. Typograficznie. Mhm. Trzeba albo zmrużyć oczy, no, jak zmrużycie oczy, to... Tak. Przede wszystkim zobaczcie też, to ciekawa obserwacja, zobaczcie też na światło, na wielkość, prawda, tego elementu, znaczy litery O do górnej części litery G. Na szczęście nie ja jestem autorem, ale tutaj kilka odmian tej rodziny, bo to też ważne, żeby zaznaczyć, że właśnie używamy tego pojęcia rodzina, ponieważ jedna rodzina krajopisma złożona jest, prawda, z kilku różnych odmian. Tutaj widzicie, że jest akurat 2, 4, 6. O, chyba 10, tak? 10 różnych odmian. 8. Akurat bez tych. Nie, są italiki. Semi-bold italik. Muszę znowu przejść dalej. O, przepraszam. No i tak. Plus za poprawną definicję Baskervilla. Krój pisma szeryfowy, 1750 rok, zaprojektowany przez angielskiego typografa, drukarza i odlewnika czcionek Johna Baskervilla. Przykład takiej właśnie antykwy barokowej, która jest w stosunku do wcześniejszych krojów pisma, ma wzmocniony kontrast. Czyli te różnice między grubymi a cienkimi liniami, one są trochę wzmocnione. I zobaczcie, że wyraz, tak jak się trochę zmruży oczy, to rzeczywiście jest taki wyraz dosyć ostrej litery przez te szeryfy w formie stożkowej, a jednocześnie pewne elementy, które są zaokrąglone. I tutaj kilka przykładów. Odsyłam was do strony Fonts in Use, kroje w użyciu, gdzie jest ogromny zbiór różnych projektów, które zostały wdrożone. I tutaj mamy z takich ciekawszych przykładów to właśnie Kindle używa, mamy możliwość wybrania tej odmiany, tej rodziny Baskerville. Fordman Mason, taki sklep londyński, też wykorzystuje właśnie ten krój pisma. Tutaj mamy trochę to, co wcześniej mówiłaś, czyli mamy właśnie szeryfowy tytuł, duży. Te szeryfy są bardzo wyeksponowane, ale też zobaczcie, że takie współczesne realizacje, jak tutaj, też wykorzystuje właśnie Baskervilla. No dobra, a tutaj? Tu już jest perfekcyjnie. Ja jestem pewien, że wszyscy kojarzycie tę rodzinę. To jest bardzo znana rodzina. A czy ktoś chciałby próbować definiować jeszcze, co tutaj mamy? Szeryfowy czy bezszeryfowy? Okej. Okay. Stała szerokość znaku czy proporcjonalny? Proporcjonalny. Ligatury? Są, jest jedna. Znaki diakrytyczne? Nie ma. Ktoś próbuje zgadnąć? A czy ktoś by spróbował zgadnąć datowanie? Z którego to może być roku krój pisma? Z którego to roku może być rodzina? 1925, dobra. Albo XIX wiek, okej, okay. Ktoś jeszcze później, a może to jest coś bardzo współczesnego, zobaczcie, może druga połowa XX wieku. Albo, słucham? Trybuna Ludu.
Czyli mamy 25, 54. Ktoś jeszcze? Międzywojenny, dobra. To zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy kilka odmian, bo jest akurat tych odmian bardzo dużo. Tutaj mamy odmiany book, slash, regular, italic, slash, bold i bold italic. Czyli, a no właśnie, to jest ta sama rodzina. Czyli co, zmieniacie zdanie? 17 wiek, tak powiedziałaś? 18, okej, okay, ale pierwsza czy druga połowa? Pierwsza połowa XVIII wieku. Czyli do 1750. No dobra, to sprawdzamy. No blisko, blisko. 1767. To jest oczywiście Bodoni, szeryfowy krój pisma zaprojektowanego przez włoskiego typografa Giambattista Bodoniego, który był drukarzem i malarzem. Przy okazji Bodoni jest to takie już... Moje zdanie, że jest jednym z bardziej eleganckich krojów pisma i rodzin, które powstały do zaproszeń ślubnych, bardzo często wykorzystywane na przykład. Zobaczcie, że jest dosyć silny kontrast, czyli przed chwilą oglądaliśmy Baskervilla, gdzie ten kontrast był, ale tutaj ten kontrast jest jeszcze silniejszy. Są jeszcze większe różnice między grubymi a cienkimi literami. Liniami. No i znowu, jak mamy taki kontrast, jak mamy krój pisma, który jest ozdobny, elegancki, to z kolei fajnie byłoby go wykorzystywać znowu z większą ilością światła, czyli zwiększamy i to światło między poszczególnymi wierszami, ale też zwiększamy światło pomiędzy poszczególnymi literami i to powoduje, że mamy wtedy większą czytelność. Tak. Nie, na pewno powstał na bazie. Tak. Nie, to wszystko już jest przerobione. To wszystko jest... Dlatego, że coś takiego, jak pan na początku pokazał tego, bo do niego nie mógł zrobić, to nie dałoby zastosowania. Bo gdyby dołożyć do tego całą historię egipcjany, to po prostu to by przed egipcjaną nie mogło powstać. To jest tak, że kolejne domy typograficzne, kolejne wytwórnie, kolejni typografowie przerysowywują, zachowując taki pewien genotyp podstawowy tej litery, przerysowywują te litery, te rodziny i powstają właśnie nowsze. To jest chyba, wydaje mi się, że to jest odmiana wyprodukowana przez Linotype, ale to jest... Technologia druku zmieniała i trzeba było pod offset czy pod inne czy tam. Pod ekran też trzeba było przeprojektować. Na początku w latach tam nie wiem 80. kiedy wchodziły komputery w Stanach gdzieś też mieliśmy problem z ilością pikseli, tak? W krojach i takie kroje, które były krojami szeryfowymi, były bardzo trudne do oddania na ekranie na początku. Także to są takie charakterystyki, które już są powiązane stricte z techniką. No i tutaj macie kilka przykładów. Dlaczego powiedziałem, że wszyscy znacie, no bo takie tytuły jak L, ale czy przede wszystkim Vogue, które wykorzystują właśnie Bodoniego. Przeprojektowany. Ale na podstawie Bodoniego. Na podstawie, wydaje mi się, że, znaczy jestem pewien, że na podstawie Bodoniego jest zrobiony. Jest krój pisma Vogue, rzeczywiście, ale Bodoni jest lepszy. Zobaczcie też, zwróćcie uwagę na ten przykład po lewej stronie. To jest publikacja Massimo Vinelliego, Design Vinelli. Massimo Vinelli projektował w Nowym Jorku, był
pochodził z Włoch, ale całą swoją karierę, całe swoje życie zawodowe spędził w Nowym Jorku i on właściwie wykorzystywał tylko kilka rodzin, tylko kilka odmian, tylko krojów pisma. To była Helvetica, to było właśnie Bodoni i Futura. W tamtych czasach to się sprawdzało. Nie wiem, czy dzisiaj projektant graficzny mógłby korzystać tylko tak z tak wąskiego zestawu rodzin, jak tutaj Massimo Vinelli. Zobaczcie też tutaj w tym przykładzie, to jest wystawa Luther i Tyrol. Tu ten Bodoni został jeszcze przeprojektowany. On ma jeszcze te kontrasty są większe. Zobaczcie, jak cienkie, jak właściwie zanikają linie cienkie, prawda, w literze T, czy tutaj w literze L, czy gdzieś tutaj, prawda, one się właściwie kompletnie gubią. To jest tylko tak zaznaczone, że my znamy tę literę i jesteśmy w stanie ją zdefiniować i odczytać. Także tak. No dobra, a tutaj? Słucham? Futura, no. To który to jest rok? Mhm. Coś? Ktoś chce strzelić dokładnie? Który? 1903. Nie, chyba trochę później. Wydaje mi się, że lata 20. Tak. Tutaj zobaczcie, mamy kilka też odmian futury z wersjami ściągłymi, z wersjami szerokimi i z wersjami bardziej light i bold. Tu jest ciekawa odmiana. Prawda, taka już bardzo geometryczna, także to tak, to do szablonowa, ale też właśnie bardziej przez to geometryczna. 27, no to tak, trochę. Paul Renner był projektantem tego kroju pisma. Też nie jest tak, że w 27 roku powstała cała, wszystkie te odmiany, ponieważ one powstawały latami i w tym 27 roku powstało chyba dwie czy trzy pierwsze odmiany, a kolejne były projektowane w kolejnych latach. To jest też ogromny nakład czasu zaprojektowanie takiej jednej odmiany. Szczególnie, że jesteśmy w roku 27, więc no nie było komputerów, więc już w ogóle to wszystko wyrysowywano odręcznie, te wszystkie próby były robione odręcznie, więc to naprawdę było bardzo dużo, bardzo długi proces. Jednoelementowy, geometryczny, wdrożenie tych ideałów ze szkoły Bauhausu, z filozofii Bauhausu, przede wszystkim prostota, forma, funkcjonalność. To chyba takie główne cechy. I jeszcze jedna. Wyłącznie z użyciem cykla Jehiel. Żadne wieki nie są. Każdy łuk jest wycinkiem kolu. Tak, jak zobaczycie tutaj literę O, no to jest to prawie idealne okrąg, prawie idealne koło. To się raczej w typografii nie zdarzało. Teraz oczywiście już po futurze tak, ale no i krój o wysokiej czytelności. To na pewno do dzisiaj jest krój, który posiada wysoką czytelność. Wspomniałem o tej Paneuropie, która właśnie która powstała w latach 30., wczesnych 30., zdecydowanie jeszcze przed wojną, właśnie w Warszawie i Paneuropa. Paneuropa no jest taką polską futurą. Więc to jest taki ciekawy nasz mały fragment wkładów w akurat rozwój tej, znaczy w dyskusję dotyczącą futury. Tutaj kilka przykładów. Dla mnie szczególnie ciekawy jest ten tutaj z maratonu Nike w Londynie, bo zobaczcie, że tą futurę tak naprawdę można pociąć, rozciąć i ona i tak zachowuje swoją czytelność, więc to jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy kalendarz biurowy z lat 70. i tutaj mamy wykorzystanie futury Black.
Tutaj jedna z ważniejszych reklam Volkswagena z lat 60. Futura Medium. Tutaj identyfikacja wizualna Barbican Center w Londynie. Także są to takie, też odsyłam was na stronę Fonts in Use, gdzie te przykłady się znajdują. No dobra, a to? Ale Helvetica czy Helvetica Neue? Czy Helvetica Now? Czy New? Czy, a może Arial? Dobra, no to ktoś zgaduje Helvetica, który rok? Chyba 57, ale... Tutaj mamy kilka odmian znowu od odmiany Light, tutaj przez odmianę Outline do odmiany Black. 58, ale wydaje mi się, że 57 albo 8. Helvetica jest takim bardzo ciekawym przykładem. Dzisiaj o nim nie będziemy dużo rozmawiać, ponieważ jutro planujemy i zapraszam was na taki krótki wstęp przed tym filmem Helvetica, ale też przede wszystkim wydaje mi się, że ten film Helvetica jest niezwykle interesujący, żeby to obejrzeć, żeby go obejrzeć i żeby w ogóle zobaczyć, jak to się rozwijało. Z ważniejszych informacji, zanim powstała w ogóle Helvetica, to powstał krój pisma Neue Hass Grotesk. I to był w ogóle pierwowzór Helvetiki. Później powstawały kolejne odmiany kolejne rodziny i kolejne warianty Helvetica Neue, Helvetica New, Helvetica Now, Helvetica Rounded, którą możecie kojarzyć z iPhone'a sprzed kilku lat. Natomiast na pewno kojarzycie krój pisma Arial, który jest po prostu taką podróbką Helvetiki, który powstał na zlecenie Microsoftu. Ten wyścig między Microsoftem a Applem trwał i jaka była różnica, jeżeli chodzi o powstawanie Microsofta i Apple'a? No taka, że Steve Jobs był projektantem graficznym. On chodził na kursy z typografii. A założyciel Bill Gates, założyciel Microsoftu, no nie był tym projektantem graficznym i nie miał takiej świadomości. Apple szybko wykupił licencję do wielu takich dobrych, klasycznych rodzin krajów pisma, właśnie Bodoni, właśnie Baskerville, właśnie Futura, Helvetica, te odmiany. Kupując komputer Maca, one są od razu fontami systemowymi. To później widać, jak studenci, niestety, jak korzystają z Microsofta czy z Apple'a i jaki mają dostęp do krajów pisma, to od razu widać. Dobra. Kilka przykładów tej Helvetiki można byłoby chyba w nieskończoność wymieniać. To się już teraz pozmieniało, bo bardzo dużo tych brandów zaczęło projektować swoje kroje. Na przykład Lufthansa przez długie, długie lata używała Helvetiki, natomiast później zaprojektowała swoją własną rodzinę kroju pisma, która oczywiście nawiązywała do Helvetiki, ale nie była bezpośrednio, nie była to Helvetica. Helvetica była używana i jest do dzisiaj używana w jakiejś nieskończonej ilości identyfikacji wizualnych, brandingu, takich właśnie jak The North Face, Mobile One chyba też występuje tam. Tutaj przykład takiego artystycznego działania Go to Hell Helvetica, ale dosyć zabawna taka gra słów. Natomiast tutaj bardzo ważny system wayfindingu, system informacji kierunkowej zaprojektowanej właśnie przez Massimo Vinelliego w Nowym Jorku i ten system jest w całości oparty do dzisiaj o Helvetikę. No i tym samym tematu Helvetiki nie rozwijam dalej, bo jutro ten temat zostanie bardziej poruszony. Także zapraszam was na tą godzinę 17.30
na taki krótki, już skondensowany bardzo wstęp. I później film Helvetica reżyserii Garego Hastwita. Tutaj macie zapowiedź typograficzną Helvetiki. Też w całej tej identyfikacji, w całej tej prezentacji wykorzystałem też Helvetica Noe w różnych odmianach. Tutaj jest skrótowa bibliografia, natomiast jeszcze mogę was odesłać do kilku cennych, ważnych książek. To jest Wystrzegaj się futury. Bardzo polecam. Mogę puścić, jak chcecie, żebyście sobie przyjrzeli. Polecam też wam bardzo serdecznie publikację, która się niedawno ukazała. To jest Zelek, Bronisław Zelek. I to jest też publikacja, która wyszła w 2023 roku. Autorką jest Małgorzata Bartosik. Też bardzo cenna, warta publikacja. I jeszcze na szczęście te książki o typografii się w ogóle pojawiły w języku polskim już od kilku ładnych lat, bo nie wiem, 15, może 20 lat temu to było kiepsko z tym. Wszystko było po angielsku i też nie było w ogóle książek na temat tej naszej polskiej typografii, a w każdym razie może nie tak dużo. A tutaj jeszcze kolejna książka, którą też wam polecam, Paneuropa, Kometa, Hel, autorstwa Agaty Szydłowskiej i Mariana Misiaka. Także też wam bardzo polecam. To taki wybór dosłownie trzech z wielu, które na tym etapie bibliografii chciałem wymienić. Zapraszam też na Instagrama, na taki profil Typopolo, gdzie czasem, jak mam trochę czasu, to robię zdjęcia różnych dziwnych liter z Polski. No i to chyba... Tak, właśnie. Może to jest taki dobry moment na pytania, bo mamy jeszcze jeszcze chwilę, więc... A z tymi szereżami nie jest czasem też tak, że pod ekrany, no nie używamy ich, jak mamy właśnie tekst budę. Znaczy to nie jest tak, że w ogóle ich nie używamy. Głównie jest tak, że na ekranach używamy odmian bezszeryfowych, odmiany rodzin bezszeryfowych. Natomiast tak jak mówię, to wszystko to jest, wiecie, typografia jest taką dziedziną raczej trudno mierzalną, znaczy tam matematyka się raczej nie sprawdza, raczej potrzebne jest sprawne oko, więc to jest wszystko kwestia tego, jak zaprojektujesz taką publikację, w jakim ona będzie kontekście, i to odmiana szeryfowa jest całkowicie do obronienia na ekranie, ale bardziej czytelna jest bezszeryfowa, tak jak widzieliście tutaj w tej prezentacji, też te szeryfy się pojawiały tylko jako takie właściwie przykłady, a nie jako wiodący krój pisma. Także odpowiedziałbym tak, ale. Co, dziękujemy ci? Nie wiem. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, bo to taka dosyć inside knowledge trochę może czasem, więc... Nie, bardzo ci dziękuję. Okej. Dzięki.